Do ciebie, święty Józefie. Czytając Ewangelię, dowiadujemy się, że święty Józef był człowiekiem prostym, skromnym i ubogim, chociaż pochodził z królewskiego rodu Dawida. Mieszkał w małym galilejskim miasteczku Nazaret, gdzie wykonywał zawód cieśli. Już jako młody człowiek wyróżniał się pobożnością. I szlachetnym charakterem. O Jego wielkości świadczy fakt, że Pan Bóg wybrał go na ziemskiego opiekuna swego Syna, Jezusa, co było równoznaczne z wyznaczeniem na oblubieńca Jego Matki, Maryi, dzięki tej misji, jaką miał spełniać wobec nich, zwłaszcza jako przybrany ojciec Bożego Syna. Święty Józef przewyższa godnością wszystkich świętych. Wyznaczone mu z woli Bożej zadanie święty Józef wypełnił wspaniale. Był kochającym wiernym małżonkiem, wzorowym ojcem, żywicielem i obrońcą świętej rodziny. Święty Augustyn porównuje świętych do gwiazd, a świętego Józefa do słońca o ile światło słoneczne przyćmiewa blask gwiazd o tyle wielkość i świętość świętego Józefa oraz potęga jego wstawiennictwa wynosi go ponad innych świętych i nic w tym dziwnego wszak wybrany został on na przybranego ojca Syna Bożego i oblubieńca najświętszej Maryi Panny słusznie mówi Święta Teresa z Avila, wielka czcicielka świętego Józefa, że zdaje jej się, że Pan Bóg dał niektórym świętym moc wspomagania w niektórych tylko potrzebach, ale święty Józef, jak tego sama doświadczyła, przybywa z pomocą w każdej potrzebie. Wprost jest cudownym, jakie mnóstwo łask otrzymała od pana boga za jego przyczyną z ilu niebezpieczeństw duszy i ciała wyratowała ją jego pomoc kto nie chce temu wierzyć tego na boga prosi niech sam spróbuje a nie pożałuje